Cześć, witam wszystkich. Już kiedyś obiecałem, że pokażę wam wszystkie moje fanty, które udało mi się zdobyć przez wykopki z wykrywaczem i strychowe. Także zaczniemy od mojej pięknej repliki niemieckiego granatu. To jest drewniana konstrukcja. Ta kosztowała mnie około 15 zł. Nie wiem, przez internet sobie kupiłem. Tak fajnie na półce zawsze stała dla ozdoby. Dobra, mamy teraz tak, łyżeczki, jest jakaś taka łyżeczka, nie wiem, ale fajna zdobiona, bardziej królewska. Dalej, druga łyżeczka z jakimś właśnie napisem, koło rozłapie. Tu już jest właśnie, nie wiem z czego ona jest zrobiona, bo bardzo leciutka, ale aluminiowa to ona na pewno nie jest. Też następne bicie jakieś ma. Ostrość nie ten. No nie wiem. Dalej. Piękny widelec. Chyba mosiężny. I to duży. Też jakieś ładne bicie ma. Dobra, dalej mam tutaj wszystkiego rodzaju wózki, tak dalej, szpice. To też wszystko z wykopków, jakieś dziwne, nie wiem, z nakrętkami. Tak to chyba jakoś tak działało. No nie wiem. Tu, no, jak zwykle mamy myśliwską. Tu prawdopodobnie pruską. Tu mamy mauzerka. Tu jedna. Druga. Jakiś tam z Berlina. Tu jakaś policyjna jest. Chyba. Się za bardzo nie znam na tym. Dobra, dobra, dalej. Tu jest także krzyż, następny mosiężny, wisiorek. Tu jest następny medalik z 1933. Prawdopodobnie niemiecki. No, chyba tak. No, zegarki już po czyszczeniu nawet też głęboko nie były, są współczesne. Tu jeszcze nawet z paskiem jest. Ustnik od trąbki, od lampy naftowej. Tutaj mamy wstęp, jakiś, nie wiem, jakaś blaszki. Tu wszędzie mamy brzytwę, także niemiecką. Jak ostry nie jest złapać. No, słabo z ostrością teraz. Ale jest brzytwa niemiecka. Tu mamy tak okularki. Także wykopki. Jest tu opolen. Jakieś tam inne napisy. No, nie są. Szkiełka nie ma i jest jeszcze tu urwane. No, ale są. Tu mamy guziczki, jakieś tak dziwne tu są, jeszcze takich nie widziałem, jedne, drugie, trzecie, czwarte, piąte, te jakieś skórzane, te jakieś duże, jest plastikowy akurat na wierzchu leżał, jest następny z jakimiś biciami, no ale jeszcze nie rozczytałem tego. Tu mamy chyba współczesny, tu jest następny guziczek, tu mamy groszka. Piękny niemiecki. Tu jest nasz polski z orzełkiem. No i inny tak. Tu mamy tą blaszkę na drzwi z imieniem, nazwiskiem. Co widać, także było na filmie. Mamy broszkę piękną z kamieniem.
Nieśmiertelnik oczywiście. Na razie wstrzymałem z poszukiwaniem rodziny, bo zbytnio nie mam czasu jeszcze. Ale także nieśmiertelnik jest i czeka na oddanie. No, tu ostatnio mi się ptasia obrączka trafiła. Tu mamy piękną monetę z 39. Tu 50 feningów, 1935. Tu jest to. Następne 50 feningów, 1921. No, 5 zł, 50 groszy, złotówka. To z ostatnich wykopków. Następna 1927. Nie, 37 roku. Tu jeszcze te pocztowe takie, już zapomniałem do czego to było. Tej budki telefonicznej chyba, jak się nie mylę. No, tu mamy śrubę z torów z 1913 roku. Tu mamy kawałek butelki, to akurat u siebie w ogródku wykopałem. Z Kreuzburga, jakby ktoś nie wiedział, to Kluczbork. Tu nie wiem co to jest. No, blaszka, monetka, złota, Tadeusz Gajcy. 10 zł, 2009 rok. Także leżała na polu, na wierzchu. Dobra, tu mamy dokumenty. Nie wiem, w ogóle niemieckiego nie znam, to tylko wam daty będę mówił. To jest 27 albo 30 któregoś, nie wiem. Tu jest 1924 dokument. Tu 45, tu także 45. Tu mamy z 1943. To nie. Aha, tu mi datę myszy zszarły. Dalej, następny 1937. A to jeszcze z napisem Heil Hitler. Także niedawno się szczaiłem, że tu tutaj tak pisze. Aha, to jest z 1907 roku. Także to jest polski dokument z jakąś tu pieczątką. Dobra, słuchajcie, tu mam jeszcze tak. Mam maskę przeciwgazową niemiecką. Ładnie z biciami wszystko jest. Wszystkie bicia ma. Także tu MK wpisaną. Mam także puszkę na maskę. Akurat ona wyjdzie, tylko filtr nie wchodzi. Tak, jakiś inny chyba jest ten. Tu mamy jeszcze bicie na tej masce firmy Haller 1939. No i bagnecik mauzerowski. Zaczask mi nie działa, bym go musiał zrobić. No i tu mamy jakąś menażkę magnezem wyłowiona. Także jeszcze wam pokażę monetki. Dobra, słuchajcie, padła mi bateria, bo się nie przygotowałem za bardzo. Dobra, monety mieliśmy już praktycznie opracowane, także wrócimy jeszcze tutaj do dokumentów. Tu jest książka. Nie wiem, czy to była ta, czy... Już patrzę, już patrzę. A, to jest legitymacja ubezpieczeniowa. 1912. Tu mamy jakąś inną książeczkę. A, to jest PRL jakiś. Tu mamy notes niemiecki, jeszcze nie odczytany. Może do góry nogami utrzymam. Nie wiem, będę rozszyfrował to wszystko. Audycje radiowe jakieś tam, Luksemburg, MW, muzyka o 16. To tam, wykopki strychowe już. Dalej mamy notes. Pusty. Pusty. Jakąś wizytówkę.
I mamy książkę, prawdopodobnie ona jest kościelną. Kościelna książka z nutami z 1939 roku. To jest chyba ta z nutami, jak się nie mylę, tak. To jest chyba to. Także. Dobra, dalej mamy następną książkę. Ona jest z 1931 roku. To jest też chyba z nutami. Ale nie, ta chyba nie. Ale nie, tak, to jest ta z nutami. Ale jest to kościelna też. Dobra. Z książek to chyba wszystko, jak się nie mylę, dokumenty wam pokazałem. A tam jeszcze kilka płyt winylowych przedwojennych z czasu wojny. Ale to zróbmy tak w drugiej części. Jak już jeszcze trochę minie, to wam pokażę. Jeszcze się moja monetka. Jest widać. Się moczy. Może coś z niej będzie. Także to chyba wszystko. Tu mamy jeszcze latarkę wojskową. Czeska jakaś też. Dobra. I w ogóle przepraszam was za mój głos, ale jestem świeżo po chorobie, jeszcze chrypa mnie czymie. Także słuchajcie, planuję teraz wykopki, ponieważ żniwa już są. A u mnie pól wokół, wszystko, wszędzie. Dużo. Także będzie kopania i filmy będą. Także zapraszam do subskrybowania mojego kanału oraz lajkowania, także do komentowania. Także pozdrawiam wszystkich moich widzów, a także wszystkich z grupy Golden Monkeys. Także raczej widzimy się już na wykopkach. Trzymajcie się, cześć. Także słuchajcie, tu mamy jeszcze monety. Tu zazwyczaj jak wszędzie są PRL. Także dalej PRL, tu jeszcze kawałek łyżeczki mamy. Tu mamy jakąś czeską monetę. No, jakieś czeska, nie wiem, no, klamrę jeszcze. Ostatnio wykopaną. Takie dziwne coś. Następna moneta czeska. PRL 20 zł. O, tu mamy jeszcze. Tak, żeby do słońca pokazać tu. Jakąś taką wpinkę z PRL-u. Co tu jeszcze mamy fajnego? Mamy jakąś chusteczkę z napisem Berlin. Nie znam się bardzo na to. Jakby ktoś wiedział, to niech pisze w komentarzu. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Mamy banknocik PRL 100 zł. To każdy chyba ma. Mamy jakąś ruską. To się z kolegą wymieniałem to. Ja mu dawałem łuski, on mi dawał banknoty, więc fajna wymiana. Tu mamy niemiecką monetę z 1945 roku. Także mamy daty. Nie wiem, czy tu się datę sprawdza, czy tutaj. Tu jest i 1945, tu jest 1924, 33 i tak dalej. Ty za tych monetach nie znam się za bardzo, więc. Tu jakaś monetka z orzełkiem, nawet nie wiem, co to jest. Co to jest? Co to jest? 1919. W ogóle ja to kopałem kiedyś? Nie, to jest PRL. To nie może być. 72. No, dobra. No, z tych monet akurat bieda taka. Tu mamy jeszcze. Mam pamiątkę z punktu widokowego na granicy czeskiej. Nie wiem, jak ktoś był, to wie, o co chodzi. Polecam się tam wybrać. To jest w Pokrzywnej. To jest punkt widokowy.